Kochani, urodziłem się w czasach, kiedy tydzień miał 7 dni, z czego jeden dzień był przeznaczony na odpoczynek. Były takie czasy, kiedy pracowało się lub chodziło się do szkoły przez 6 dni w tygodniu. Sobota była normalnym dniem pracującym. I to się troszkę zmieniło. Człowiek współcześnie pracuje 5 dni w tygodniu. Gdy wprowadzili 5-dniowy tydzień pracy i nauki, to ja byłem przerażony. Ja byłem przerażony, że jak to możliwe, żeby ludzie się tak obijali przez 2 dni w tygodniu, że to należy pracować, należy osiągać cele. Im więcej pracujemy, tym więcej osiągamy. I to jest kolejna bzdura. Wcale nie osiągamy więcej, kiedy więcej pracujemy. Od wielu lat wiadomo jest, że 80% naszego czasu przynosi nam 20% sukcesu, a 20% naszego czasu przynosi nam 80% sukcesu. Także zwiększenie liczby godzin pracy wcale nie zwiększa nam sukcesu. Sukces zwiększa nam, jeżeli ten mało produktywnie spędzany czas, czyli te 20% naszych zysków, które wypracowujemy w 80% czasu, jeżeli ten czas przeznaczymy na coś innego, na coś zupełnie innego, na przykład na odpoczynek. I informuję Was, że mądrość ludzka nie polega na tym, żeby więcej pracować, żeby się więcej uczyć. Mądrość ludzka polega na tym, żeby właściwie wykorzystać ten czas, kiedy się ma wenę twórczą, kiedy ma się pomysły, kiedy ma się chęć do osiągania sukcesu, a nie wtedy, kiedy człowiek wbrew temu, co mu podpowiada jego ciało, wbrew tego, co podpowiada mu jego umysł, twardo wbija w głowę wiadomości, których nie jest w stanie zapamiętać. Szczególnie przodują w tym Koreańczycy. Oni mają w szkole stojące miejsca dla uczniów, dla tych, którzy są tak niewyspani, że zasypiają na siedząco. To oni stoją, żeby imputować ten materiał nauki. Jaki jest tego wynik? Przeróżny. Informuję Was, że człowiek w swojej naturze stworzony jest jako twórca, nie jako odtwórca, tylko jako twórca. Czyli wtedy pisz swoje wiersze, kiedy masz wenę, a nie wtedy, kiedy się uparłeś, że chcesz koniecznie napisać wiersz. Wtedy twórz, komponuj, kiedy masz do tego wenę, a nie wtedy, kiedy się uparłeś, że dzisiaj to zrobisz. Wtedy kochaj się z dziewczyną, kiedy masz do tego wenę, a nie wtedy, kiedy obowiązek małżeński ci nakazuje. I to jest największa bzdura, którą ja wierzyłem, że im więcej pracuję, tym więcej osiągnę. Nie wierzcie w to. Jeżeli więcej pracujesz, to będziesz bardziej zmęczony, ale wcale więcej nie osiągniesz. Wystarczy.